Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będzie się działo. Oczywiście widać, że w tytule filmu mam jak ogrzać dom za darmo. Od razu wyjaśniam, że jest to wielka bzdura. Domu nigdy się za darmo nie ogrzeje. A co do palenia w piecu od góry, to już wam pokazuję, że to się opłaca. Zapraszam na film. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich na moim kanale Rocznik 1961. To są te roczniki, co pamiętają harcerzy. Nie było takiej elektroniki, jakichś telefonów komórkowych, tak jak wcześniej mówiłem. A tu proszę, mam jeden, tutaj mam drugi. Latamy w kosmos, chcemy zdobyć Marsa. No ale niestety... Mieszkam w takiej miejscowości, gdzie ani nie ma gazu, nie ma wody miejskiej, nie ma kanalizacji, no i wszyscy palą w piecach. A jak palą w piecach, to znaczy jest zdrowe, świeże powietrze, wszyscy są zadowoleni. A propos sąsiadów, to potem pokażę, jak się pali w taki sposób, żeby dobrze kopcić. Pokażę potem wam, jak się pali w piecu od góry. Może stary temat, wszyscy już to oklepali. Niejedno było wideo. No ale pokażę, co ja mam za wynalazek. Piec ma 15 lat. Tam taki jest napis. Dosyć ma 16 kW mocy, czyli petarda. Jak to mówią niektórzy panowie z YouTube'a. No i żeby się długo paliło, nie śmierdziało, no to trzeba palić od góry. Ja już tu taki byłem sprytny wcześniej. Ten piecyk zasypałem. On ma tutaj na górze żeberka. Takie żebereczka są, tam płynie woda w nich. No jak na 15-letni jeszcze piec, to dobrze się sprawuje. Nie ma przecieków, nie ma dziur. Nie trzeba jeszcze kleić. No jak będę musiał wymienić, to nie wiem, na co wymienię, na jakąś kozę. Nie wiem, będę się w razie czego czym grzał, jak węgla nie będzie. To ja nie wiem, będę palił szmatami, sianem, nie wiem, butami. Nie mam pojęcia, co będzie dalej, ale nie róbmy tu jakiejś tam polityki. Palenie od góry mniej kopci, ale powiem szczerze, że z mojego doświadczenia to bardzo długo w piecu się pali, fajną temperaturkę otrzymuje piec, mimo że to jest taki stary. Czyli praktycznie ładuję go do pełna i tam zostawiam parę drewienek, tak? I teraz zrobię pauzę i... będziemy dalej to rozpalać. No, chciałem zrobić pauzę i co? Gdzie tu się w tych nowych telefonach, w technice się pogubiłem? I to jest to właśnie. Te nasze roczniki to się bawiły w czterech pancernych, a nie tam w jakąś elektronikę. No, może mi się uda coś tu zrobić. No dobra, więc wyłączam. A nie, tu jest pauza. Dobra, pyk. No to lecimy dalej z tematem. Ogarnąłem technikę włączania, wyłączania telefonów komórkowych. No i co tu trzeba zrobić? Szybciutko. Dajemy podpałeczkę. Tak, podpałeczkę trzeba ładnie zapalić. Pyku. 2 zł kosztuje taka podpałka. Nie daję gazet, no bo trzeba by to przyczepę tych gazet przywieźć. Podkładam
tak w ten sposób, po harcersku. A tak, kto pamięta takie filmy jak Winnetou? O, to były dobre filmy. Czterech pancernych, to mówiłem. To były moje filmy. Każdy chciał mieć hełmofon. Ja nie miałem, ale zapisałem się do tak zwanego klubu niewidzialnej ręki. W Teleranku było coś takiego, żeby pomagać starszym. Dla mnie, kto już miał 40 lat, to już był stary. Teraz mam trochę więcej i się nie czuję stary. O kurde, heca. No ale wracając do palenia w piecu, to tak ładnie tutaj sobie podkładam. Musi się ładnie rozpalić. Zamknę piec. I teraz wam pokażę, jak długo się to będzie palić. Mamy 14.07. 27 październik i widać coś tam na tym telefonie. No i zobaczymy, jak długo taki sposób rozpalania w piecu jak to będzie działać. Będzie działać, ale mówię wam, że będzie bardzo długo buzował ten piec. Jakbym palił go od dołu, to praktycznie co 2 godziny, co 3 godziny musiałbym dwie szufelki dokładać. A tak tutaj taki wsad w tym piecu jest około 15 kg węgla, zwykłego węgla, który teraz kosztuje 970 zł za tonę. Przymknę ten piec. Tak. No i co tutaj jeszcze? Ciekawostka taka. No oczywiście jest pompka, bo musi być wymuszenie cyrkulacji wody. Następnie tu mam taki z boczku wskaźnik, jaki tam temperaturkę mam teraz na piecu, 26 stopni, 23. I tu w razie czego, jak by się zagrzało w piecu powyżej 95 stopni, no to będzie alarm wył, o, że mam lecieć, albo wyciągać wszystko z pieca, albo chochlować. On tak wyje, jak nie będzie prądu, albo będzie za wysoka temperatura, o, w ten sposób. No i wtedy zasuwam, skarpetki gubię, no i lecę do tego pieca, żeby go ratować. No ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że kwestia jest taka, że zobaczymy, jak długo się będzie palić. Czyli z serii Pitu Pitu dzisiaj. Wcześniej wam pokażę, jak sąsiad właśnie kopci, a ja tak nie chcę kopcić. Chcę normalnie funkcjonować z przyrodą. Przyroda kocha mnie, a potem jak i tak będę w ziemi leżał, to i tak ta przyroda mnie wchłonie. I chcę, żeby ten piasek, ta ziemia też była czysta, ekologiczna, żeby mi się miło, fajnie tam od spodu kwiatki wąchało. Zaraz zobaczymy, jak się rozpala w piecu. Zobaczymy komin mój zewnętrzny, kawałek komina. Nie będę pokazywał mojego domu. I zobaczymy, jak to będzie. Czyli co, znowu pauza i lecimy na dwór. O, jestem już na dworzu. To jest końcówka mojego komina. Właśnie rozpalamy go od góry. I jest taki dymek. Za około 30 minut w ogóle nie będzie tego dymku. Tak jakby miał filtry pozakładane w kominie.
Potem pokażę, jak wygląda za 30 minut dymek z tego komina. No to idę teraz z podwórka. Pokażę, jak się rozpala. Elegancko od góry. Czyli mamy teraz od góry się ładnie rozpala. Później zajmie się od góry ten węgiel i będzie od góry się tlić aż do dołu, a później od dołu specjalnie będzie szło do góry, żeby ponownie dokładnie spalić ten węgiel i praktycznie bardzo małe ilości popiołu zostają. O, przy otwartych drzwiczkach nic nie kopci na zewnątrz. Lufcik jest ustawiony na automat. Będzie sam pulsacyjnie się otwierał i zamykał. Teraz praktycznie mam kominek. Proszę, jaka kultura. Burżuazja. Tak, ok, to co? Zamykamy. Na razie robię przerwę. I potem się odezwę. Jestem już z powrotem. Pompka włączyła się przy temperaturze 40 stopni i już wymusza obieg wody. Pompka ładnie już pracuje i już ciepła woda idzie na układ do centralnego ogrzewania. Czyli bardzo szybciutko to ładnie poszło. Minęło 2 godziny od momentu rozpalenia. Temperatura się cały czas utrzymuje w granicach 40 stopni, 45 na piecu. Przy wymuszonym obiegu cały czas praktycznie mam 16 kaloryferów teraz otwartych. Około 200 metrów kwadratowych powierzchni jest do ogrzania. I wam pokażę zaraz. Tutaj temperatura na czujniku tak się waha, ona tam różnie skacze, niedokładnie za bardzo. Ale teraz pokażę, jak wygląda w piecu moment już rozpalenia. Otworzę delikatnie. O, troszkę się zakopciło. Pierwszy. O, i tak się pali. Czyli tutaj widzimy, już cały jęzor ognia poszedł do dołu. Zaczyna się palić do dołu. To potrwa kilkadziesiąt godzin. Później ten płomień będzie ponownie wracał do góry. Czyli tak wygląda palenie od góry. Daje tyle dymu, co widać. Praktycznie niedużo. Potem pokażę, jak wygląda komin.